Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w 53. filmiku o gitarach. Filmik 53 to 4 miesiące działalności filmików na filmików o gitarach na Facebooku. 4 miesiące temu postanowiłem założyć taki fanpage. Nakręciłem kilka pierwszych filmików, zacząłem wrzucać na swój kanał YouTube i generalnie tak to powstało jako wideoblog. Moje dzielenie się, mój upust komunikacyjny na temat gitar dla Was ode mnie, tak? Chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkim podziękować. Przez te 4 miesiące uzbierałem 1000 lajków na tej stronce. Uważam, że jest to bardzo dużo i uważam, że jest to zajebisty sukces. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo to Wy jesteście tym sukcesem. Tak naprawdę, że to oglądacie i że czegoś się możecie ode mnie nauczyć i że tak naprawdę trafiłem do Was, to jest też sukces, prawda? Że ta wiedza, którą przekazuję, jakoś tam trafia. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim za to dziękuję. Również dziękuję tym wszystkim 400 subskrybentom, którzy przez te 4 miesiące podwyższyli statystykę o 400 osób, zasubskrybowało mój kanał, więc generalnie jest to dość konkretny progres, z którego ja się bardzo cieszę, jeśli chodzi o mój vlog gitarowy. No i nie wiem, jak to, co to jeszcze na ten temat mogę powiedzieć, poza tym, że po prostu bardzo konkretnie wszystkim dziękuję, bardzo wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy się dość konkretnie udzielają na tym Facebooku i którzy są stałymi bywalcami. Jest Was dość taka dłuższa lista osób, więc nie będę wszystkich wymieniał. Wiecie o kim mówię. Zapraszam wszystkich nowych użytkowników Facebooka i internetu i wszystkiego innego, co teraz nam tutaj komputeryzacja i cyfryzacja na świecie proponuje. I generalnie okolicznościowo chciałem zaprosić na kolejny filmik 53. Filmik 53 będzie o takim pedale. Przechodziłem w takim pudełeczku, słuchajcie. Podejdę sobie tutaj bliżej. Przychodzę w takim tutaj pudełeczku. O. Nazywa się Jojo. Jojo, tak naprawdę Jojo. JF30. Ile tam? 4 US Dream, tak? Jojo Effect Pedal. Efekty Jojo są na pewno wszystkim na pewno są znane. Są to efekty, które po prostu można sobie kupić po taniości za na przykład jakieś tam nawet 100 zł z wysyłką z Chin. Generalnie są to kopie efektów takich trochę bardziej zawodowych, trochę bardziej znanych i tak jak powiedziałem, no, jest to po prostu tani odpowiednik jakiegoś tam efektu, tak jak większość efektów tej firmy Jojo, tak? To jest efekt, który jest odpowiednikiem, jeśli już przechodzimy do konkretów, takiego efektu, który się nazywa SUR, S-U-H-R, SUR, Riot, taki distortion, Riot distortion, tak? Mamy w nim następujące gałeczki, bardzo klasyczny, bardzo klasyczny układ, jeśli chodzi o distortiony, znany z distortiona Bossa DS1, znany z Ibanezowskiego Tube Skimmera i z wielu innych konstrukcji. Trzy gałeczki, czyli gałka od barwy ton, gałka od głośności volume i gałka od nasycenia, czyli od gainu, czyli distortion, tak? Tym sobie regulujemy, jak mocno ten efekt nam sobie to przesterowuje. Tak, możemy nawet pobawić się w jakieś tam boostowanie. Tak, już jest całkiem nawet tak, właściwie to już jest całkiem mocna i konkretna propozycja do jakiegoś tam grania rytmicznego i solowego w metalu, jeśli ktoś ma ciężką łapę. Efekt nie ma za dużo. Nie ma za dużo basu, nie ma za dużo góry, ma dosyć konkretną, dosyć konkretnie wykalibrowany środek i ma taką charakterystyczną barwę, która jest bardzo fajna. Tym sobie po prostu zwiększamy nasycenie wysokich tonów. Tutaj trochę będzie więcej dołu. Generalnie bawimy się od godziny 12. Gram na tym efekcie 3 dni. Mam go 3 czy 4 dni, gram sobie na nim 3 dni, proszę Państwa. Bawię się nim w ten sposób,
że go ogrywam na różnych gitarach i naprawdę jest to bardzo fajny efekt, jeśli chodzi o driving. Naprawdę jest to bardzo ciekawe brzmienie. Podobno ma tutaj true bypass. Jest dosyć malutki, zasilanie odbywa się z tam baterię, trzeba tutaj sobie to odgręcić, można włożyć bateryjkę, ale generalnie ja używam oczywiście zasilacza. Na szczęście jest taki jak w Bossach, czyli można użyć Daisy Chain. Nazywa się ładnie US Dream, czyli amerykański sen. Generalnie ja powiem tak, grałem dużo na wzmacniaczach takich, które były na lampach 6L6, czyli na amerykańskich lampach mocy. Grałem dużo na czymś takim jak w ogóle wzmacniacze Fendera typu Bassman, typu jakiś tam Twin Reverb, co tam jeszcze stało w Radio Łódź, nie pamiętam. Więc to tak wygląda ten efekt i podejrzewam, że ten sur tak samo, bo sobie obejrzałem próbki, niestety na tym surze nie grałem, bo sur kosztuje 180 funtów, a to kosztuje 20 funtów z wysyłką, więc generalnie kupiłem to, bo mnie na to stać, tak? A na tego sura mnie nie stać, a gra to, bardzo mi się to podoba, jak gra. Generalnie sprawdziłem, czy zjada sygnał w torze, nic się nie dzieje, wszystko jest ok, więc jest luz. True bypass też chyba działa, bo jak się wyciągnie zasilanie i wciśnie na włączenie, to się wyłącza, a tak to działa, więc moim zdaniem chyba też jest true bypass, no ale tego to już elektronicy wiedzą i mnie to generalnie tak naprawdę do końca też nie interesuje. Interesuje mnie, jak to gra. Co chciałem powiedzieć, co mówiłem? Bo oczywiście jak zwykle zboczyłem z tematu, słuchać. A o tych Fenderach, tak? Ten efekt generalnie bardzo robi tak, że się, że brzmienie się robi takie fenderowate. Taki przester o takim trochę fenderowatym amerykańskim twardszym charakterze i nawet na Marshallu, na którym sobie to będziemy testowali, to będzie dość słyszalne. Moim zdaniem ja to słyszę i ja się z tego cieszę, bo czasem takie brzmienia są fajne i jest po prostu taki twardszy, tak? Testujemy na dwóch rzeczach jak zwykle. Line 6 Spider 2 75W na głośniku Solation i Marshall J CM2000 TSL60 na czterech głośnikach Solation GT75. Sobie to wszystko tutaj przepuszczamy przez tego radiala, który nam to po prostu przełącza pomiędzy jednym a drugim. Nie wiem, żeby się nie włączyło banana, trzeba będzie zaraz sprawdzić. Wykorzystujemy czysty kanał z tego i czysty kanał z Marshalla i generalnie wpinam to w deskę, tak? Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Wiem, że trochę narzekacie na głośność w filmikach. Wiem, że jak tam musicie się trochę czasem pobawić tą głośnością, żeby czasem jak gram, to wtedy nie słychać, co gadam. Słuchajcie, sprawa jest taka. Jedna z ostatnich takich produkcji. Teraz kilka produkcji i po prostu nagram. Postaram się nagrać kilka przesterów w tym samym ustawieniu wszystkiego, żeby można było sobie porównać, więc generalnie jeszcze kilka takich filmików będzie, ale kupiłem już mikrofon do tego, żeby można było mnie słyszeć bardziej. Będę okablowany, będę miał przypięty mikrofonik i generalnie będzie można mnie słyszeć trochę lepiej i postarałem się za te 1000 lajków. Kupiłem mikrofon za 2 funty w Chinach. Taki przypinany. Mam nadzieję, że zadziała i że będzie głośniej i że będzie fajnie. No i tak to po prostu wygląda. Nie, no żartuję, że za te 1000 lajków, no po prostu kupiłem, żeby było słychać, bo rzeczywiście narzekaliście i w końcu stwierdziłem, no dobrze, no więc zrobię to. Tak sobie zażartowałem, taki twardy jak lampy 6L6 joke. Słuchajcie, więc to jest tak, to więc jeszcze to jest jeden z takich, że będę musiał trochę się drzeć teraz przy graniu. Przetestujemy sobie efekt na tych dwóch wzmacniaczach i na trzech różnych gitarkach. Zapraszam, ściszam, słuchajcie, 10 minut gadania. I dopiero teraz będziemy grali. No, tak to właśnie jest na filmikach o gitarach. I zapraszam do polubiania. Dobra, tak będzie słychać głośność. Teraz będę musiał drzeć papę, tak? Słuchajcie, testujemy pierwszą gitarkę. Skoro amerykański sen, no to trzeba pojechać, gdzie tu mamy. To widać, jak to
Proszę bardzo, tanga, garanga. To trzeba pojechać po amerykańsku, tak? Wszystko jest na godzinkę 12. Telecaster jest na nekowym pick-upie i... Przełączyłem tutaj na... Trochę distorsyjny, distorsyjny za godzinę 3, reszta na godzinę 12. Distortion jest za godzinę 9. We'll be right back.
znaczy nie na tej gitarze tutaj, może niekoniecznie. Ale czy na tym efekcie? Patrzcie, jak mi gniazdko się w Gibsonie rozwaliło. Muszę odkręcić całą tą płytkę zasraną. Ale jakoś się da wcisnąć i wisi. Więc jedziemy, słuchajcie, jesteśmy w dropie na humbuckerach. No teraz mogę sobie pograć, ja nie umiem grać na tym Telecasterze, przepraszam, że od niego zacząłem. Zobaczmy, czy na tym takim efekciku fioletowym amerykański sen, czy da się na nim zagrać, proszę Państwa, troszeczkę bardziej metalową, tak? No skoro mamy gitarę do... To spróbujmy zagrać. Ustawiłem gain na godzinę, proszę Państwa, trzecią. Rozkręciłem gain na maxa, mamy pickup, tutaj humbucker 500T od Gibsona, tony są na godzinę 9 i po prostu jedziemy, tak? Troszeczkę trzeba go podgłosić teraz. Ale to tego piczy kłak, nie? Dodam troszeczkę tonów. Na godzinę 10 są tony. We'll be right back.
liczyłem gej na godzinę mniej więcej pierwszą, drugą. Jak widzicie, efekt mi się dość konkretnie spodobał, bo nie mogę sobie przestać pitu ludzi grać generalnie. I tak mam od 3 dni, że tak właśnie się dzieje z tym efektem. Dość konkretnie mnie zainteresował, jest bardzo ciekawą propozycją, naprawdę, słuchajcie. Włączę jeszcze na szybko jeszcze jedną gitarkę. Sprawa jest po prostu oczywista tutaj. Sprawa jest oczywista, że będę sobie kupował takich efekcików Joyu po 20, po 30 funtów, one są różne, tam w zależności ile mają gałek, to na pewno sobie parę z nich, parę kupię, i bo naprawdę są warte tego, żeby sobie posprawdzać, a są tanie jak barszcz po prostu, a grają wyśmienicie, nie wiem czy to się nie zepsuje, czy to się zepsuje. Ludzie na to nie narzekają, opinie w internecie są dobre, generalnie ludzie sobie to wszystko chwalą. Widziałem to w kilku deskach na jakichś tam takich koncertach, że ludzie już grają za pieniądze nawet. I, słuchajcie, ja jestem naprawdę urzeczony tym brzmieniem, nie? Thank you.
Distortion na godzinę 11, Tony na godzinę 3. Jest na godzinę 11 Tony i na godzinę 11 Gain. No to trochę potestowaliśmy sobie Spiderka, a wróciliśmy teraz do Marshalla. Dla mnie ten efekt jest rewelacyjny, tak? Nie będę tutaj się na tym wiele więcej rozwodził. Jestem nim dość konkretnie miałem zrobić jeszcze, że dopalenie crunchu, tak? Ile ten filmik już trwa? No dobra, chyba jeszcze nie wiem, czy mogę. Czy na szybko jeszcze mogę zrobić do pani crunchu? Szybciutkie? Chyba tak. Chyba nie. A nie, to jest 27 nagranie, nie leci. Myślałem, że leci do tyłu ten licznik, słuchajcie. No dobra, to jeszcze kto został i chce sobie sprawdzić, jak brzmi dopalenie crunchu, to dopalimy crunch na czwartej gitarce. Stawiłem gainka na crunch na godzinę 10, tak? Volume dałem na maksa na efekcie, gain dałem na godzinę 10 tak samo, a tony dałem na godzinę 2. We'll be right back.
się, jak się tak te 2x4 na siebie nałoży, mimo że oba mają dość mało gainu tak naprawdę, pojawiają się te takie charakterystyczne dla połączenia 2x4ów nakładania się tych, nie wiem, fal czy coś, to dość konkretnie wtedy słychać, są te fale takie dość zaburzone, ale to też ma jakieś tam swoje zastosowanie w niektórych rzeczach i też generalnie jest tak, że są ludzie, którzy to lubią i tak to właśnie brzmi. Słuchajcie, przechodzę do następnego efektu w tym samym ustawieniu. Oglądajcie filmiki o gitarach, czekajcie na te filmiki, bo generalnie porównamy sobie jeszcze przynajmniej z 2 efekty dzisiaj. I znaczy to nie będzie dzisiaj, będą one wrzucane, wiadomo, tam jakoś konkretnie będą one rzucone w czasie i tak po prostu trzeba śledzić, tak? To nie tak, no ja dzisiaj po prostu nagram, tak? W tych samych ustawieniach mikrofonu, więc można sobie porównać. Przychodzę do tego żółtego, co stoi na piecyku.